Dzień dobry, z tej strony Marta Serwińska, radca prawny w Kancelarii Pladziewicz. Dzisiaj zapraszam Cię do odcinka poświęconemu temu, jak przebiega upadłość konsumencka. Przypominam tylko, że stworzyliśmy na YouTubie serię dotyczącą upadłości konsumenckiej i jeżeli zastanawiasz się, czym jest w ogóle upadłość konsumencka, to odsyłam do poprzedniego odcinka oraz do śledzenia przyszłych odcinków, które będą pojawiać się na kanale. Zapraszam zatem do oglądania. Zacznijmy zatem od tego, co powinniśmy zrobić na samym początku, zastanawiając się nad ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Pierwszym etapem będzie zatem analiza naszej bieżącej sytuacji majątkowej oraz bieżąca sytuacja naszych zadłużeń. Skupmy się zatem, co wchodzi w skład naszego majątku, czy są to jakieś ruchomości, czy może nieruchomości, czy ten majątek jest duży, czy mały. Należałoby zatem usiąść na spokojnie i oszacować wartość tego, co posiadamy w danym momencie. W kolejnym etapie warto zastanowić się nad tym, jak wygląda skala naszego zadłużenia, z czego wywodzą się nasze zobowiązania, jakiej są wysokości, kto jest naszym wierzycielem. Jest to istotne z tego względu, że nie wszystkie zobowiązania będzie można w ramach upadłości umorzyć. Nie wszystkie w ramach upadłości będą nadawały się do oddłużenia. Takie zobowiązania jak alimenty czy jakieś kary grzywien mogą nie być poddane oddłużeniu w ramach upadłości konsumenckiej, więc jeżeli tylko takie zobowiązania są tutaj naszym obciążeniem finansowym, którym sobie nie radzimy, warto wówczas poszukać innej drogi niż właśnie ta upadłość konsumencka. Wreszcie należy zastanowić się nad tym, jakie mamy przychody, czyli jakie zarobki osiągamy, żeby brać je pod uwagę również do upadłości konsumenckiej. Jest to o tyle ważne, że sąd oraz syndyk, badając plan spłaty, który będziemy realizować na dalszych etapach upadłości konsumenckiej, będzie brał pod uwagę to, czy my nie zarabiamy, bo faktycznie nie możemy, nie mamy takiej możliwości, czy nie chcemy. Warto zatem sobie odpowiedzieć szczerze na to pytanie, czy nasze niskie, niewystarczające zarobki na spłatę zobowiązań, które zaciągnęliśmy, wynikają z tego, że faktycznie nie jesteśmy w stanie podjąć pracy, która pozwalałaby nam na zaspokojenie wszystkich wierzytelności, czy może jesteśmy zdemotywowani na przykład trwającymi egzekucjami komorniczymi do tego, żeby podejmować pracę na pełen etat czy w pełni naszych możliwości. To wszystko jest ważne do tego, żeby przystąpić do kolejnego etapu ogłaszania upadłości konsumenckiej, a więc sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości, bowiem te okoliczności należy w tym wniosku opisać. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się na formularzu. Aktualnie mamy taką tendencję, żeby elektryfikować wszystkie czynności sądowe w postępowaniu gospodarczym, ponieważ do tych postępowań zalicza się również ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Więc przede wszystkim wniosek taki należy złożyć za pośrednictwem KRZ-u, czyli Krajowego Rejestru Zadłużonych, elektronicznie. Natomiast w momencie, jeżeli mamy trudności w tej formie, możemy przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości na formularzu papierowym i wysłać go do sądu drogą tradycyjną. Wówczas natomiast należy wykazać, że jesteśmy osobami dość wykluczonymi cyfrowo, tak to się nazywa ustawowo, i dlatego nie jesteśmy w stanie złożyć tego wniosku w sposób zalecany przez ustawodawcę. Przygotowując wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, należy zrobić to skrupulatnie, ponieważ już w trzecim etapie, kiedy ten wniosek złożymy do sądu, to sąd nie będzie tutaj weryfikował, czy faktycznie na przykład doszło do niedbalstwa w zaciąganiu przez nas zobowiązań, czy innych na przykład celowych działań, dlatego znaleźliśmy się w stanie upadłości i właściwie dlatego mamy problemy ze spłatą zobowiązań. Nie. Tak naprawdę sąd niemal każdy wniosek, który spełnia wszystkie przesłanki formalne, będzie akceptował. I te okoliczności, jak właśnie te niedbałe zaciągnięcie zobowiązań, celowe, lekkomyślne, będzie weryfikowane dopiero na późniejszych etapach. Więc należy ten wniosek przygotować na tyle skrupulatnie, żeby później nie stanowiło to dla nas problemu, na przykład przy realizowaniu planu spłaty. Przy tym trzecim etapie, kiedy sąd ogłasza, że jesteśmy w stanie upadłości konsumenckiej, informuje nas również o osobie syndyka, który został wyznaczony do tego, żeby zlikwidować nasz majątek.
I wówczas przechodzimy do czwartego etapu ogłoszenia upadłości konsumenckiej, a więc likwidacji naszego majątku i ustalenia planu spłaty. Syndyk w czasie tego etapu będzie weryfikował jeszcze raz dane, które wskazaliśmy we wniosku, będzie chciał je potwierdzić. Przede wszystkim zweryfikuje, czy faktycznie mamy taki majątek, jak wskazaliśmy, a może na przykład chcieliśmy przed nim zataić pewne ruchy, na przykład darowizny dokonane w ciągu ostatnich lat, czy inne czynności. Będzie również sprawdzał nasze zarobki, czy faktycznie one się nie zmieniły przez czas, kiedy wnieśliśmy upadłość konsumencką. Będzie również sprawdzał, czy nasze takie właściwości psychofizyczne, jak chociażby nasz wiek, zdolności, wykształcenie, pozwalają na lepszą pracę, co potem przedłoży się w ustaleniu planu spłaty. Tak jak wspomniałam w pierwszym odcinku, plan spłaty zazwyczaj trwa do 36 miesięcy, czyli 3 lata, ale może w pewnych okolicznościach zostać wydłużony. O tym decyduje syndyk i to też będzie zatwierdzał sąd. Oczywiście możemy potem składać jakieś zastrzeżenia co do ustalonego planu spłaty, wnosić o jego obniżenie, modyfikacje i tym podobne, jednak warto współpracować z syndykiem i warto na wcześniejszych etapach dokonać takich czynności, żeby później syndyk nie miał wątpliwości co do naszego stanu zadłużenia. Warto również wiedzieć, że w tym czasie, kiedy syndyk ustala nasz plan spłaty oraz weryfikuje nasze zdolności majątkowe, my nie możemy rozporządzać naszym majątkiem w sposób dowolny. W momencie, jeżeli dostaniemy na przykład jakąś darowiznę, dostaniemy jakiś spadek, powinniśmy o tym zawiadomić syndyka, a ewentualne zbycia tego majątku powinny być przez niego zatwierdzane i powinniśmy mieć jego oficjalną zgodę na ewentualne manewry majątkowe. Jak już mamy ustalony plan spłaty, przechodzimy do piątego etapu i właściwie takiego niemal końcowego, a więc dotyczącego wykonania planu spłaty. Plan spłaty określony przez syndyka i zatwierdzony przez sąd musi zostać wykonany zgodnie z planem. Tutaj już syndyk nie jest zainteresowany sprawdzaniem, czy ten plan jest realizowany. To już jest nasza kwestia indywidualna, którą powinniśmy rozliczyć z sądem. W tym celu powinniśmy składać coroczne sprawozdania do sądu informujące o sposobie realizowania przez nas planu spłaty, jak również o zmianach naszych majątków, czyli podwyższeniu, obniżeniu zarobków, jak również nabyciu pewnych składników majątkowych. Kiedy plan spłaty zostanie wykonany, następuje oddłużenie, a więc właściwie to wtedy składamy do sądu wniosek z informacją, że plan spłaty został zrealizowany i wnosimy o zakończenie postępowania upadłościowego z ogłoszeniem umorzenia zobowiązań, których ewentualnie nie zrealizowaliśmy, mimo postępowania zgodnie z zarysowanym planem. Opisywany przeze mnie przebieg ogłoszenia upadłości konsumenckiej dotyczy takiego klasycznego planu, ponieważ jak wspominałam w poprzednim odcinku, w nadzwyczajnych sytuacjach, kiedy sąd razem z syndykiem będą mieli informacje o tym, że my nie jesteśmy w stanie realizować żadnego planu spłaty, bo nie jesteśmy w stanie nawet zapewnić sobie jakiegoś podstawowego bytu, no to w takich wypadkach sąd może nas oddłużyć bez ustalania planu spłaty. Warto pamiętać jednak, że są to bardzo wyjątkowe sytuacje i raczej decydując się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, musimy mieć na uwadze ten schemat, który właśnie dzisiaj opisałam. Jesteś zainteresowany ogłoszeniem upadłości konsumenckiej? Ciekawią Cię może te tematy związane z tym, dla kogo jest upadłość konsumencka, jak przebiega, co można zrobić w ramach upadłości konsumenckiej? Obserwuj nas, ponieważ przed nami jeszcze kolejne odcinki dotyczące tematu. Klasycznie zachęcam do subskrybowania naszego kanału, komentowania i śledzenia nas w social mediach. Do zobaczenia!